W jastarni we wrześniu najniższa temperatura dzienna to zwykle około 3 stopni Celsjusza, a najwyższa temperatura dzienna to 18 stopni Celsjusza. Najczęściej o godzinie 10 rano i 10 wieczorem temperatura osiąga połowę wartości pomiędzy maksimum dziennym i minimum dziennym. Najwyższe temperatury w ciągu doby przypadają na popołudnie. Podaj wzór funkcji trygonometrycznej opisującej zmiany temperatury T w jastarni w momencie t, małe t, godzin po północy. No to spróbujmy narysować jakiś wykres opisujący to zjawisko. Pionowa oś to oś temperatury w stopniach Celsjusza. Na osi poziomej zaznaczymy czas w godzinach. Czas oznaczymy małą literą T. Zastanówmy się najpierw nad zakresem temperatury. Najwyższa temperatura dzienna to 18 stopni Celsjusza. Na przykład tutaj zaznaczymy 18. Najniższa temperatura dzienna to 3 stopnie Celsjusza. Tutaj 3 stopnie. Na przecięciu osi jest 0 stopni. Możemy też od razu zastanowić się, gdzie leży punkt środkowy pomiędzy 18 i 3. Będzie nam potrzebny, bo w treści zadania mamy taką temperaturę dwa razy na dobę. O 10 rano i o 10 wieczorem. 18 plus 3 to. 21 podzielone na 2 to 10,5. Tutaj, w środku, pomiędzy tymi dwoma wartościami jest 10,5. I to będzie linia środkowa naszej funkcji trygonometrycznej. Wartości temperatury będą oscylowały wokół tej wartości, wartości środkowej. Będą poniżej i powyżej. Tu możemy zaznaczyć maksymalną temperaturę 18 stopni Celsjusza, a najniższa temperatura, jaka może się pojawić, minimum dzienne, to 3 stopnie Celsjusza. Wykres funkcji. Będzie oscylował wokół wartości średniej pomiędzy maksimum i minimum i będzie styczny z tymi dwoma ekstremami w pewnych momentach w ciągu dnia. Ponieważ temperaturę 10,5 funkcja osiąga dwa razy w ciągu dnia, to żeby sprawę uprościć, nie odpowiemy od razu na pytanie, tylko zdefiniujemy inną funkcję, niech to będzie f od t, która będzie opisywać temperaturę t godzin po 10 rano. Wybrałem 10 rano, dlatego że wiemy, że o tej porze temperatura wynosi dokładnie tyle, ile wynosi wartość środkowa. W takim układzie, dla tej funkcji, jeżeli chcemy wyznaczyć jej wartość dla czasu t równego 0, czyli o godzinie 10 rano, to wiemy, że temperatura jest połową wartości pomiędzy maksymalną i minimalną wartością dzienną. Ok, mamy punkt początkowy. Zastanówmy się teraz, jaki jest okres tej funkcji trygonometrycznej. Po 24 godzinach, znowu będzie godzina 10 rano i wartość funkcji wróci w to samo miejsce, czyli okres tej funkcji wynosi 24 godziny. Na przykład tutaj połowa tego okresu to 12 godzin. Co się dzieje po 12 godzinach od godziny początkowej, od 10 rano? Znowu jest godzina 10, tym razem 10 wieczorem, i znowu wartość funkcji to środek pomiędzy maksimum i minimum. Po 24 godzinach wracamy do tego samego momentu w ciągu doby i tej samej wartości na linii środkowej, czyli jest znowu godzina 10 rano. I to znowu będzie punkt należący do wykresu, do funkcji F od T. Mamy trzy punkty wykresu. Zastanówmy się teraz, co będzie się działo z temperaturą po godzinie 10 rano, czyli po momencie t równym 0. Minęła 10 rano, czas płynie i jak zmienia się temperatura. W treści zadania powiedziane jest, że najwyższe temperatury w ciągu doby przypadają na popołudnie. Popołudnie to ten obszar na wykresie. Tu jest dziesiąta, dwie godziny później gdzieś tutaj dwunasta i tak dalej, czyli temperatura w tej części wykresu powinna rosnąć. Najwyższy punkt, jeżeli ma być to funkcja trygonometryczna, musi przypadać w połowie odległości pomiędzy tymi dwoma punktami, czyli 6 godzin po dziesiątej, czyli o 16. Tu będzie maksimum. I w tej części wykresu będzie to taka krzywa. Tutaj mamy znowu godzinę 10 wieczorem i 6 godzin później, czyli o 4 rano albo 18 godzin po 10 rano, przypada minimum dobowych zmian temperatury. I krzywa w tej części wygląda tak. Oczywiście jest to krzywa, która ciągnie się w lewo i w prawo, w nieskończoność przed 10 rano i po 10 następnego dnia i zmienia się okresowo. Zachęcam Was teraz do zatrzymania tego filmu i zastanowienia się nad wzorem funkcji f od t. Ok, po pierwsze, może być to zarówno funkcja sinus, jak i cosinus. Możemy ten wzór zapisać przy pomocy dowolnej z nich, ale spróbujmy zrobić to jak najprościej. Dla której funkcji sinus czy cosinus, dla argumentu równego 0, wartość funkcji równa jest wartości środkowej? Sinus 0 to 0. I gdybyśmy przesunęli tę funkcję o odpowiednią wartość w kierunku pionowym, to wyglądałaby jak sinus. Wartość sinusa dla argumentu wynoszącego 0 to wartość środkowa. W przypadku sinusa jest to 0. Wykres sinusa możemy rozpocząć w punkcie 0,0 i ze wzrostem argumentu wartość funkcji rośnie. Potem jest maksimum, potem spadek i tak dalej. Wygląda na to, że sinus jest tutaj dobrym sposobem modelowania takich właśnie zmian temperatury. Jak mówiłem, możemy to zrobić również przy pomocy funkcji cosinus, bo kształt obydwu funkcji jest taki sam, są tylko przesunięte, ale mnie się wydaje, że sinus będzie trochę prostszy. Zastanówmy się teraz nad wspomnianym przed chwilą przesuwaniem w kierunku pionowym. Jaka jest wartość amplitudy? O ile wartości funkcji zmieniają się od wartości środkowej w górę i w dół? W tym miejscu funkcja osiąga maksimum i jest to. 7,5 stopnia powyżej wartości środkowej. Tutaj mamy 7,5 stopnia Celsjusza poniżej wartości środkowej. Czyli wartość amplitudy to 7,5. I drugie pytanie, jaki jest okres tej funkcji? Już o tym mówiliśmy. Okres wynosi 24 godziny. Ta odległość to 24 godziny. I ma to sens, bo co 24 godziny jest ta sama pora dnia albo ta sama godzina. I dlatego argumentem funkcji będzie 2pi, ale podzielone przez okres, czyli przez 24 godziny i razy t. Gdybyśmy pogubili się przy zapisywaniu argumentu funkcji, albo zapomnieli, jak to zrobić, dlaczego tutaj powinniśmy podzielić 2 pi przez 24 godziny, to najprościej jest tak jeżeli t równe jest 0, to wartość argumentu funkcji wynosi 0. I na wykresie znajdujemy się w tym punkcie. A kiedy t równe jest 24, to wartość argumentu funkcji musi wynosić 2pi, czyli na okręgu jednostkowym musimy znajdować się w punkcie wyjścia po wykonaniu jednego pełnego obrotu. T skróci się wówczas z 24 i zostanie 2 pi. No i prawie skończyliśmy. Gdybym teraz narysował wykres funkcji, to jej wartości oscylowałyby wokół zera. A jak widać na wykresie podnieśliśmy całość względem zera o 10,5. We wzorze w takim razie również musimy podnieść wszystkie wartości funkcji o 10,5. No i mamy gotowy wzór. Moglibyśmy go jeszcze trochę uprościć. Tutaj moglibyśmy zapisać Pi przez 12 zamiast 2pi przez 24, ale nie ma to aż takiego znaczenia. Ten wzór może nam posłużyć do modelowania temperatury we wrześniu, w jastarni w momencie T godzin po 10 rano. Ale pytanie w zadaniu było inne. W zadaniu chodzi o modelowanie temperatury w chwili T godzin. Po północy. Wyznaczaliśmy temperatury po dziesiątej, bo tak było najprościej. Takie mamy dane w tym zadaniu. Ale teraz, na tej podstawie, musimy dojść do wzoru, o którym mowa w treści zadania. Teraz interesuje nas temperatura po północy. Jaki będzie wzór funkcji t od t? Duże t od małego t. Musimy przesunąć się o parę godzin. Jak to zrobić? Zapiszmy to może, powinno być prościej. Funkcja t od t. Równa się i chcemy zbudować model opisujący temperaturę w chwili t godzin po północy. Amplituda będzie taka sama jak poprzednio, tak samo będzie temperatura oscylować wokół środka, będzie zmieniać się o tę samą wartość, czyli równa się 7,5 razy sinus, zamiast 2pi przez 24 zapiszmy pi przez 12 i zamiast t, t musimy przesunąć właściwie te możemy przesunąć w dowolną stronę, bo jest to funkcja okresowa, ale musimy zastanowić się o ile przesuwamy w zależności od kierunku przesuwania. W tym nawiasie do T dodamy albo odejmiemy od t jakąś wartość. I poza nawiasem dodajemy jak poprzednio 10,5. Tutaj często pojawia się zamieszanie. Nie wiem jak wy, ale ja zawsze muszę wykonać takie przesunięcie na parę sposobów, żeby mieć pewność, że jest OK. O godzinie 10 rano znajdujemy się na wykresie w tym punkcie. W tym punkcie, na tym wykresie, na wykresie funkcji f od t, t wynosi 0, 0 godzin po 10 rano. Ale w tej funkcji 10 rano znajduje się w innym miejscu. W tej funkcji 10 rano znajduje się 10 godzin po północy. Czyli duże t od 10 dla argumentu równego 10, 10 godzin po północy, powinno być równe f od 0. Bo tutaj argumentem jest liczba godzin po 10 rano, czyli to jest 10 rano. Wartość tej funkcji dla zera to temperatura o 10 rano. Tutaj, tak samo, duże t to temperatura mierzona odpowiednią liczbę godzin po północy, czyli to również jest temperatura o 10 rano. Czyli chcemy, żeby t od 10 było równe f od zera. Albo inaczej, dla f od 0 cały ten argument równy jest 0, i chcemy, żeby ten cały argument w żółtych nawiasach był również równy 0. Wtedy wartości obydwu funkcji będą równe. Dla małego t równego 10. W takim razie tu musimy wpisać minus 10. Zauważcie, że teraz wartość funkcji duże t dla argumentu małe t równego 10, tu podstawiamy za t 10. Całe wyrażenie w żółtych nawiasach wynosi 0, sinus 0 to 0 i zostaje 10,5. Dla funkcji f jest tak samo, dla małego t równego 0, cały argument równy jest 0, sinus 0 to 0 i też zostaje 10,5. No i właściwie odpowiedzieliśmy już na pytanie. To jest wzór, którego szukaliśmy. Jeżeli w tym wzorze za t podstawimy 10, sinus przyjmie wartość 0, wartości tych dwóch funkcji będą równe. I tak dalej. Ale spróbujmy na koniec narysować jeszcze wykres funkcji t od t. Dla argumentu równego 10 na osi poziomej 10 jest gdzieś tutaj i wartość funkcji t jest taka sama jak wartość funkcji f dla zera. I dalej wykres ma ten sam kształt. Generalnie przesuwamy się z całym wykresem w prawo o 10 i ma to sens, bo liczba godzin po 10 rano to zawsze o 10 godzin więcej niż liczba godzin po północy. Możemy punkty charakterystyczne wykresu przesunąć o 10, żeby było łatwiej rysować. I tak wygląda wykres funkcji T. Przesunęliśmy cały żółty wykres o 10 w prawo. Albo inaczej, w argumencie żółtej funkcji F zamieniliśmy T na T 10. I tak powstała niebieska funkcja T. Duże T. A tutaj jest strategia tej zamiany i wytłumaczenie, dlaczego akurat tak to działa.